A ze mną Mateusz Szczepiński, człowiek, który zakładał już złoty medal Mistrzostw Europy do lat 20 na swoją szyję z naszą reprezentacją w Dywizji B. No i dzisiaj chyba podobna radość, tak można powiedzieć, bo no czuć ten ciężar gatunkowy po dzisiejszym meczu. No tak, myślę, że wygrana Sokoła u siebie na hali, u siebie w mieście, w mieście, które czekało na pierwszą wygraną do 8 kolejki, jeśli się nie mylę, czy do 9, no smakuje to myślę dla tych chłopaków, którzy wywalczyli awans podwójnie. Oczywiście cieszy się cała drużyna, cieszą się kibice, cieszy się zarząd, także miejmy nadzieję, że to początek tych zwycięstw w Łańcucie. A było przed tym meczem też czuć takie napięcie, że ten mecz nie jest o 2, czy o 4 punkty? Oczywiście, było mówione od samego początku i my o tym wiedzieliśmy, że ten mecz jest bardzo ważny w skali utrzymania się, późniejszego miejsca w tabeli, także byliśmy bardzo zmotywowani w tym spotkaniu. Uważam, że spełniliśmy większość założeń taktycznych, które trener powiedział przed meczem. No i tak jak wspomniałem wcześniej, cieszymy się z pierwszej wygranej w Łańcucie. Skoro większość, to czego zabrakło jeszcze, jakbym miał tutaj szukać jakichkolwiek minusów, jeżeli da się w ogóle takie wyciągnąć w waszej grze, patrząc na to, jak to spotkanie dzisiaj wyglądało? No myślę, że był przez moment przestój w powrocie do obrony. Astoria zaczęła rzucać szybkie rzuty za trzy z kontry. Padło 5-6 trójek. Wynik był 18-3, jeśli się nie mylę. A oni doszli z powrotem i mecz był tak naprawdę na remisie do samego końca, więc czego zabrakło? Zabrakło 2 minut dobrego powrotu do obrony. Twitter dzisiaj był pełny informacji, że gra z wami LeBron James. Thornton tak wyglądał, blokując rywali raz po raz. No, Twitter jest pełen tej informacji, odkąd Ray podpisał u nas kontrakt, także śmiejemy się z niego także, że wygląda jak LeBron, ale polski LeBron dzisiaj bardzo pomógł na tablicach i pod koszem w odniesieniu tego zwycięstwa. Dziękuję bardzo, wracamy do was, panowie.